Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj aspekt techniczny, ale także psychologiczny spółek gamingowych. Serdecznie zapraszam. Przygotowałem dla Państwa cztery wybrane spółki. Zaczniemy od aspektu psychologicznego, zanim przejdziemy do aspektu technicznego. Na ekranie już macie Państwo wyświetlony wykres CD Red i w tym kontekście kilka, w mojej opinii, istotnych uwag. Mianowicie uwaga pierwsza jest taka, że spółki gamingowe to są dobre spółki tak samo dla inwestorów, jak i dla spekulantów. Dlaczego dla inwestorów? No przynajmniej do tej pory były w dość długotrwałych trendach, w związku z tym na tym trendzie można było zarobić. Dlaczego są dobre dla spekulantów? Dlatego, że mają odpowiedni wolumen, mają odpowiednią płynność i jednocześnie mają, co jest bardzo, bardzo ważne, odpowiednią zmienność. W związku z tym, jeżeli mamy te dwa czynniki spełnione, to w tym momencie spekulant także może na tych spółkach się poruszać. Jeżeli ma płynność, może wejść dużą pozycją. Jeżeli ma zmienność, może zarabiać na wzroście, może zarabiać na spadku. Najgorsze dla spekulanta jest beztrendzie, kiedy nic się nie dzieje, więc tutaj możemy mieć jeszcze nadzieję, że mimo, że te spółki ostatnio spadły, no ale jednak jakiś ten ruch został wykonany. Więc tutaj nic zatem dziwnego, że spółki te są oczkiem w głowie wielu uczestników rynku. I teraz proszę Państwa, sprawa dość istotna, kolejna. Pierwsza rzecz jest taka, no to, że spółka robi gry komputerowe, to po pierwsze nie znaczy, że zrobi dobrą grę, a po drugie nie znaczy, że tą grę, nawet jeżeli zrobi dobrą, to ją dobrze sprzeda. I tutaj absolutnie nie mam na myśli ani CDR, ani żadnej innej spółki. Chcę powiedzieć coś bardziej ogólnego. I teraz proszę Państwa, no może się pojawić na przykład konkurencja, spółka ma na przykład bardzo dobrą grę, ale za dwa miesiące ta gra nie będzie super dobra, ponieważ pojawi się gra lepsza. Co z tego wynika? Mianowicie wynika to, że w przypadku spółek gamingowych sama analiza wykresu to nie wszystko, ale także analiza fundamentalna to także nie wszystko, bo tak naprawdę w przypadku tych spółek robimy pewnego rodzaju zakład. Tak naprawdę sama spółka oczywiście chciałaby, żeby wszystko było jak najlepiej, ale nie mamy gwarancji, że to wszystko się uda, więc spółki gamingowe to jest trochę taka opcja, na zasadzie albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, z tego powodu, że jeżeli nie wyjdzie, to na wyjście z bliskim stop lossem może już po prostu być zbyt późno. Więc tutaj specyfika tych spółek jest trochę inna, aniżeli takich spółek zdecydowanie bardziej stabilnych fundamentalnie. Mam nadzieję, że Państwo się z tą opinią zgadzają. I teraz przechodzimy do aspektu technicznego, bardzo istotnego w mojej opinii. Oglądamy w tej chwili CDR, jak już wspomniałem, i on znajduje się w dość logicznym miejscu, znajduje się na wsparciu długoterminowym i to jest pierwsza fajna rzecz, którą zauważamy, ale jest jeszcze kolejna, mianowicie pozostałe spółki, które za chwilę obejrzymy, one też znajdują się w bardzo istotnym miejscu. Wszystkie znajdują się praktycznie na tych samych poziomach technicznych. To jest ciekawe, że w tym samym momencie, w tym samym czasie znaleźliśmy się jednocześnie w tym samym miejscu. W przypadku CDR już przechodzimy do analizy technicznej. Wsparcie znajduje się w okolicach 130 zł i dopóki CDR znajduje się powyżej, to znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, natomiast jeżeli zejdzie poniżej tego poziomu, to ten trend jest załamany. Przechodzimy do kolejnego wykresu. Oglądamy w tej chwili CDR na wykresie dziennym i proszę zwrócić uwagę, że w krótkim terminie, z punktu widzenia stosowanych przeze mnie wstążek, po wygenerowaniu sygnału sprzedaży po cenie 200 zł, CDR jest w trendzie spadkowym. Dwa razy próbował atakować wstęgę, nie udało mu się jej pokonać. Ona aktualnie znajduje się na poziomie 160 zł i tam znajduje się aktualnie opór. Sygnałów kupna na razie brak. Zresztą wybicie poziomu 160 absolutnie nie oznacza, że należy go kupić z tego prostego powodu, że musi się jeszcze narysować jakaś struktura. To jest wykres dzienny, w związku z tym to monitoring tych spółek gamingowych należy tak naprawdę robić co kilka sesji, a nie co kilka tygodni. My tu oglądamy perspektywę bardziej też długoterminową i z tej perspektywy
warto zaznaczyć, że spadek poniżej 130 zł na CDR może oznaczać dla niego zejście nawet w kierunku 70 zł. Przypominam jednocześnie w tym momencie to, co mówiłem na początku. Ten wstęp może był zbyt długi, natomiast był potrzebny. I przypominam, że analiza techniczna w przypadku spółek gamingowych to jednak nie wszystko, bo one mają w sobie coś z charakteru opcji na zasadzie albo dobry plan zostanie wykonany, albo nie zostanie wykonany, więc jest to pewnego rodzaju zakład z rynkiem. I przechodzimy do analizy 11 bit. Tutaj zaczynamy od wykresu dziennego. Pierwsza sprawa jest taka, że 11 bit miał sygnał kupna po 180 zł. To jest nawiązanie do tego, że spółki gamingowe były dobrymi spółkami dla graczy trendowych. Czy będą dalej, to tego oczywiście nie wiemy. Mamy też nadzieję, że będą nadal dobre dla spekulantów, którzy tak naprawdę polują na zmienność. Ten sygnał kupna miał miejsce po 180, sprzedaż weszła, jak widzimy na wykresie, po 420 i na razie poza rynkiem w krótkim terminie. Spójrzmy w tej chwili na wykres długoterminowy 11 bit. Tu mamy do czynienia z bardzo ciekawą sprawą. Mianowicie ten ciekawy element polega na tym, że w długim terminie akcje kupione, jak widzimy, po 10 zł należało oddać po 300. I tak naprawdę dopóki 11 bit znajduje się poniżej 300 zł, to on jest w długoterminowym trendzie spadkowym. To może złe słowo, bo to może być trend boczny, natomiast ten impuls został wygaszony. Dlaczego to jest tak istotna sprawa? Proszę zauważyć, że oglądamy dzisiaj 4 spółki gamingowe, za chwilę będą jeszcze 2 i te 3 pozostałe są jeszcze w trendzie wzrostowym. Natomiast 11 bit jako pierwszy ten trend wzrostowy załamał. Czy on wyprzedza, czy jest to pomyłka? No, mamy takie pierwsze pytanie, na które na razie nie znajdujemy odpowiedzi. To, co jest istotne, to o czym już mówiłem, że w przypadku spółek gamingowych, ponieważ one mają odpowiednią zmienność, warto zerkać także na wykresy krótkoterminowe, warto analizować tutaj w tym przypadku wykresy dzienne ze względu na tą zmienność, którą obserwujemy. I teraz, drodzy Państwo, chciałbym odpowiedzieć w międzyczasie na pytanie, dlaczego data na wykresie, który Państwo oglądają, jest 1 listopada, a przecież spotykamy się w okolicach 20 listopada. Były też takie pytania pod filmem. Te pytania pojawiają się wielokrotnie. Po raz kolejny odpowiadam. Proszę Państwa, data na ekranie to data początku świecy, a nie jej końca. To jest wykres miesięczny. Miesiąc rozpoczął się 1 listopada. Wspominam o tym 50 raz, ale wciąż i wciąż pojawiają się zdziwione pytania, dlaczego dane na wykresie są nieprawidłowe. W związku z tym oglądamy kolejny wykres, który jest dokładnie tym samym wykresem, identycznym jak ten poprzedni. Tutaj widzimy datę 30 listopada. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie w opcjach programu zmieniłem rodzaj ustawienia daty i pokazuje mi wykres koniec danej świecy. Dlaczego ja korzystam z początku świecy? Dlatego, że lepiej mi po prostu to wypada potem w testach historycznych, które wykonuję. To nie jest w tej chwili temat, aby to dokładnie tłumaczyć. Natomiast widzimy, że wykres jest dokładnie taki sam. I kolejna spółka Farm51. Proszę zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku CDR jesteśmy na istotnym wsparciu. 11 bit już to wsparcie przełamało. To jest ten nasz jedyny wyjątek, o którym wspominałem. Farm51 znajduje się na bardzo ważnym wsparciu. Nie powinien schodzić poniżej 18 zł. My w tej chwili już zadajemy sobie pytanie retoryczne, czy ryzykować i brać po tych cenach, które w tym momencie są, zakładając, że to wybicie dołem na 11 bit jest pomyłką, czy raczej poczekać na sygnały potwierdzające wsparcie, bo jednak przebicie wsparcia przez 11 bit może pomyłką nie być. Moja opinia jest taka, żeby zaczekać na jakieś potwierdzenie, zaczekać na pewne struktury potwierdzające, że to wsparcie jest istotne. Natomiast jeżeli ktoś zaryzykuje kupno wsparcia od tak po prostu, bo na wsparciu jesteśmy, to przypominam, że postępujemy trochę jak w przypadku opcji, czyli podejmujemy pewien zakład z rynkiem na zasadzie, że kupuję po tej cenie, która w tym momencie jest po dość dużej korekcie,
i zakładam, że za 3, 4, 5 miesięcy po prostu ta cena będzie wyższa. Tu jest trochę inne podejście, aniżeli czysto techniczne. Drodzy Państwo, 18 zł ważne wsparcie na Farm 51 i w tej chwili oglądamy kolejną spółkę, to jest TS Games. Tu mamy do czynienia z wykresem tygodniowym z tego powodu, że historia tej spółki jest krótka. Proszę zwrócić uwagę, jesteśmy aktualnie w trendzie spadkowym. Dopóki nie wrócimy powyżej ceny 91, to sygnałów kupna brak. W przypadku TS Games wyjście powyżej 91 generuje nam sygnał kupna. Proszę Państwa, obejrzeliśmy 4 spółki gamingowe jako takich przedstawicieli całego sektora. W 3 przypadkach jesteśmy na bardzo ważnych wsparciach. W przypadku 11bit to długoterminowe wsparcie zostało przełamane. Za tydzień przyjrzymy się spółkom energetycznym. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam.